Tężnia w Busku-Zdroju nawet zimą bije rekordy popularności. Teraz zamiast solankowych inhalacji mieszkańcy i kuracjusze mogą korzystać ze sztucznego lodowiska. Czytaliśmy, że jest dzisiaj otwarcie lodowiska w Busku. Ogólnie Busko super miejsce, często jeździmy latem też uzdrowisko, park miejski, super miejsce Busko. Także pozdrawiamy i zapraszamy na lodowisko. Na tafli równocześnie może przybywać nawet 70 osób. Lodowisko w Buskiej Tężni ma działać do końca marca. Od 1 kwietnia turyści i kuracjusze znów będą mogli korzystać z dobrodziejstw solanki.